Kolejne zawody MTB. Tak, witamy. Dzisiaj trzecia edycja zawodów rowerowych Łysogórki. Rano było upalnie, słoneczko świeciło, teraz troszeczkę chmury nam tutaj na niebie się pojawiły, lekka mżawka pada, więc myślę, że zawodnicy są akurat zadowoleni. Uczestnicy dopisali? Dopisali, choć dzisiaj mniejsza troszeczkę frekwencja niż w poprzednich edycjach, ale wiemy, że no środek wakacji teraz i jednocześnie też zawody niedaleko tutaj są organizowane, także w Sosnówce też jest wyścig, wiemy, że osoby, które u nas startowały, też pojechały tam. Mówią, że ciężka trasa. Ciężka trasa. Specjalnie przygotowywana była? Przygotowywana specjalnie, na prośbę zawodników żeśmy ją troszeczkę zmienili, no wydłużyliśmy trochę tą trasę, jednak no, są to tereny trawiaste, w dole jest upał, słońce, jest tutaj sporo pod górę, więc no trzeba tutaj mieć dobrą kondycję, aby przejechać. W tym roku żadnych kontuzji nie było, żadnych wypadków, udaje nam się tutaj to bez problemu przeprowadzić, więc mam nadzieję, że do końca września wytrwamy bezkontuzyjnie. Kolejna edycja? Kolejna edycja w ostatnią niedzielę sierpnia, 31 sierpnia i zakończenie w ostatnią niedzielę września. Zapraszam wszystkich, szczególnie te maluszki, które tutaj naprawdę jeżdżą bardzo fajnie i myślę, że nigdzie nie mogą się pościgać, tylko u nas na Łysej Górze. Jak było na trasie? A trasa była w miarę fajna, było trochę mokro i trochę dużo błota. Od dawna jeździsz na rowerze? Od zeszłego roku, w lipcu zaczęłam. A skąd to zamiłowanie do rowerów? Tata zaczął jeździć już dawno, kilkanaście lat temu, no i tak mnie trochę wciągnął. Jest to duży wysiłek? Tak. Dużo trzeba trenować, żeby po tych górkach jeździć? No tak, prawie codziennie trzeba trenować, żeby tutaj w ogóle liczyć się w kwalifikacjach. Do końca. Jest na razie drugi w swojej kategorii. To team tato z synem? Tak. To jest. No i jak było? Fantastycznie. Trudno tutaj się jeździ? No teraz jak trasę, trasa była trudna. Więcej błota było. Było mokro. Dużo trzeba trenować, żeby jeździć po takich górkach? No trzeba trochę jeździć. Dużo błota teraz na trasie było. I ciężej się trochę jechało niż tamtej ostatniej trasie. A skąd to zamiłowanie do jazdy? Choroba. Choroba nas skłoniła do tego, żeby się jednak ruszać. Cukrzyca. No właśnie. Prowadzenie cukrzycy. Czyli można jeździć. Jest związane z uprawieniem sportu. My się zdecydowaliśmy na rower. Czyli poleca pan jak najbardziej tym, którzy mają problemy, lub żeby ich nie było? Jak najbardziej. Od dawna pan trenuje? Znaczy ja tylko jeżdżę z synem. Ciężko mówić o treningach. Syn trenuje już trzeci, czwarty rok. A z cukrzycą jesteśmy już prawie 7 lat. Syn jest chory na cukrzycę. Syn? Tak. Ale mimo wszystko jeździsz, nie? Tak. Nie poddajesz się i zachęcasz kolegów? Czy koledzy wolą komputery? No, część kolegów jeździło, ale no się wykruszyła, część doszło. No tak się wymieniają. Z numerem 57 i zakończy zawody na pierwszym miejscu. Gratulujemy. Trasa ciężka, ale jest okej. Ale widać, zmęczona jesteś. Dużo błota było i ślisko było na zjazdach. Reprezentujesz? Lubawkę. To pierwsze twoje zawody? Nie. Jak tutaj ci się podoba? Trasa jest zmieniona, bo wcześniej była inna. Ale ta trasa, która jest teraz, jest łatwiejsza. I nie ma takich trudnych, technicznych zjazdów ani podjazdów, tak jak było na wcześniejszej trasie. Czyli generalnie do przejazdu? Tak. Widziałaś gorsze trasy? Tak. Michał, trzecie miejsce, jak było? Ciężko? Dobrze. I ciężko. No, ale trzecie miejsce to bardzo ładnie. Jak sobie poradziłeś z konkurencją? Jakim stylem, techniką? Co wykorzystałeś? Siłę mięśni? Też. Spryt? Też.
Czyli wszystko jest potrzebne? Tak, wszystko. Dawno trenujesz? Od prawie roku. Reprezentujesz jaki klub? MTB Lubawka. Doping jest na trasie. Czas mobilizować. No. Ile my się musimy tu napracować, żeby was dopingować? Ojejku. Mobilizować, nie? Roman. Dwa, tak? Trzy. Widać, ciężko było. Ale miejsce któreś? Leżące na pewno. W swojej kategorii pierwszy nie będzie pierwszy, a Open, nie wiem, czwarte? Hopaj, hopaj, dawaj, dawaj. Piąte miejsce. Od dawna pan jeździ? Bardzo ładnie. 15 lat. 15 lat i 15 lat za późno zacząłem. Czyli mimo takich no, trudnych tutaj chwil, poleca pan jazdę na rowerze? Tak, super. Jak zacząłem jeździć na rowerze, wszystko mnie przestało boleć. Nic mnie nie boli. Także zawodostwo, rower dla zdrowia. Ale miałeś dobry finish. Zawodnik numerem 58 Emil kończy swoje zawody na miejscu pierwszym. Gratulujemy. Dawaj, Emil, brawo. Zawodnik numerem 97 pan Zdzisław kończy swoje zawody na miejscu drugim. Gratulujemy. 59 Patryk kończy swoje zawody na miejscu drugim. Gratulujemy. Zawodnik z numerem 56 Mateusz kończy swoje zawody na miejscu trzecim. Gratulujemy. Trzecie miejsce to bardzo ładny wynik. Bardzo. Dużo trzeba było pracować na ten wynik? Oj, bardzo. Były takie chwile zwątpienia? Momentami. Na trasie? W ciężkich technicznie warunkach takich. Można powiedzieć, że było ciężko czasami. Jest to bardzo wyczerpujące? Jest, szczególnie podjazdy. Ale kocha pan ten sport? Oczywiście. Reprezentuje pan jakiś klub? Nie. Czyli prywatnie? Tak. Z Jeleni Góry? Mysłakowic. Na miejscu piątym. Gratulacje. Serdecznie gratuluję zawodnikom szczęśliwego ukończenia wyścigu. Wszyscy dojechali nam do mety. Służby medyczne, firma Jakomet i ratownictwo medyczne Robert Kaczmarek nie mieli dzisiaj nic do robienia. No, szkoła na Piaskach w tym roku przyszła problemy, szczególnie po tej zimie, która była bardzo króciutka i leciutka. I przez to niestety portfel w Eskulapie też jest cieniutki, ale odbyliśmy kilka spotkań i musimy sobie pomagać. Łysa Góra promuje gminę Jeżów Sudecki, dlatego też przyjąłem propozycję, żeby patronować tym zawodom, pomóc finansowo i oby się te zawody rozwijały. Widać, że wysiłek tych, którzy trenują, nie idzie na marne, bo coraz lepsza atmosfera jest tutaj, coraz więcej zawodników i to nas wszystkich bardzo cieszy.